Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w dniu 13. Dacie wiarę, że już jest 13 dzień. Standardowo otwieramy zaraz kalendarz adwentowy. Powiem Wam, że za chwilę będziemy również robić owsiankę, bo nic jeszcze nie jedliśmy. I później pojedziemy do mojej mamy i chyba zostaniemy z Wiki tam na noc, bo Daniel ma nockę, także tak po prostu będzie nam wygodniej. A tymczasem zabieramy się za kalendarz. Ok, więc sprawdzamy, co tam jest. Otwieramy. Jakoś ciężko się to ostatnio to otwiera. O! I tak jak mówiłam, jest tutaj herbatka. Zaraz zobaczymy, jakie. Są... Przepraszam, są sklejone, także rozkleję je i sprawdzamy, jakie herbatki mamy. Ok, i mamy 4 herbatki. Jest tutaj herbatka czarna, zwykła. Herbatka czarna, cytrusowa z imbirem, Earl Grey, zielona z ananasem, czarna z wiśnią i kardamonem i poziomka z mandarynką. Także chyba dzisiaj wytestujemy tą. Daniel pewnie się skusi na tą z poziomką i mandarynką, także zaraz zobaczymy. Wróci z pieskiem i zapytam, czy chce herbatkę. A tutaj Wikusia sobie leży i rozmawia, tak? Zaczepiasz mnie troszkę. Chcesz ze mną porozmawiać? To mama odkłada kamerę i rozmawiamy, tak? Wiki, tak? Dobra. Vlog się dodaje, a powiem Wam szczerze, że ja nie mam pomysłu na tytuł, także zaraz coś będę musiała wymyślić. Może Wiki mi pomoże? Wiecie co, przypomniałam sobie, że nie zrobiłam zdjęcia, a 7 Wiki skończyła 3 miesiące, także dzisiaj muszę to wyprasować i zrobić jej zdjęcie na pamiątkę. Także... takie plany. Ok, a tymczasem ja idę robić jeść i będę się później malowała. A przed śniadaniem pora na czekoladkę, także jemy. Op. Co tu mamy? Nie wiem, co to jest. Kochani, już jest dużo, dużo później, ale tak naprawdę nie miałam się kiedy odzywać, bo byliśmy u Daniela rodziców, zapomniałam aparatu. A później jeździliśmy, szukaliśmy narożnika do nas, do mieszkania, ale nic ciekawego niestety nie znaleźliśmy. Stwierdziłam, że szybko przyjdę, jeszcze pokażę Wam 14, jak co Vlogmas Wam pokazuje. Jest to takie duże pudełeczko i coś tam w środku lata, kurczę. Może to jest jakaś słodycz? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, także możecie zgadywać. I powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy uda mi się zmontować tego vloga, bo nic się nie działo, także zobaczymy. Może jeszcze coś nagram wieczorem. Kto wie, kto wie. Właśnie sobie uświadomiłam, że znowu nie zrobiłam Wiktorii zdjęć na 3 miesiąc, więc będę musiała to zrobić koniecznie jutro. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Może jak będę montowała tego vloga, to akurat sobie o tym przypomnę. Zapomniałam Wam pokazać, a kupiłam sobie kubek. Powiem Wam, że to jest najpiękniejszy kubek, jaki widziałam na własne oczy. Naprawdę jest przepiękny. Powiem Wam szczerze, że Daniel nie był zachwycony, jak kazałam mu kupić ten kubek i zapłacić. I stwierdził, że musi teraz dokupić jakąś półkę na kubeczki, także... średnio, ale strasznie mi się podobał. Kosztował 14,10 zł i kupiłam go w Bodziu. Co o nim myślicie? I powiedzcie mi, Wy też tak macie, że jeśli macie taki ładny kubeczek, to lepiej Wam smakuje herbata, kawa czy cokolwiek? Bo ja tak mam. Że wiele z nas tak ma i zrozumiecie mnie. Ja teraz będę ścieliła łóżko, pójdę wykąpać moją małą fasolkę i tak myślę, że pewnie macie mnie dość. Takiej bez makijażu. Ale przepraszam, znowu mi się strasznie nie chciało malować, więc jestem taka no make-up, ale jutro już się pomaluję. O ile mi się zechce.
Umyłam Wiktorię, jest gotowa do spania, czyściutka, tak? Czyściutka jesteś, w piżamce. Także powoli będziemy robiły lulu, tak? Wiki, idziemy spać? Także żegnamy się z Wami i do jutra.